Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Przypominam i zachęcam, łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. Kochani, w ostatnim odcinku pozyskaliśmy sobie tutaj figurkę, a teraz musimy jej użyć, żeby wejść do świątyni. Do świątyni śniącego. Przede wszystkim musimy się rozejrzeć za wejściem do tej świątyni. Ale tu możliwości nie mamy już dużo, nie? Napój szybkości, myślę, że na razie się obejdziemy bez niego. Nie ma tu już żadnych przeciwników, okej. Róg. Skrzynka z broniami. Z tyłu nie ma nic. Włączę światło. Telekinezę zamienię na światło. O! Dużo przyjemniej. Już dawno powinienem był to zrobić. Ale nie zrobiłem. Okej. Wchodzimy sobie coraz głębiej. Jakieś cele. Mściwa stal. To jest dwuręczny. I to fajny. 92-70, fajny. Tutaj pusto. Okej. Ciekawy mieczyk. No i co teraz? Nic tu nie ma. W takim razie się cofnijmy i będziemy szukać w innym miejscu, nie? Okej. Typu przyciski spuszczają tutaj kraty. A ten nie spuścił. Zwróćcie uwagę. Jeszcze raz. Nie może już wcisnąć. To ciekawe. A tu nie ma nic. No co nam to dało? A znając życie, on coś otworzył, nie? Tylko, że po prostu nie w tym miejscu. Wróćmy do tej głównej komnaty i stamtąd wybiorę jakąś inną drogę. Jednak mogłem wypić ten napój szybkości. Może lekkości. O. Pyk. W ten sposób to dużo sprawniej pójdzie. Ach, tu mamy dźwignię. Statuetka przesuwa dźwignię. Okej. No to i jest wejście. Tu coś jest, tu chyba nic nie ma, co? Nowy zapis w dzienniku. Udało mi się dostać do świątyni świętego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. Pewnie tak. Światło. O. No jest naprawdę dużo lepiej z tym światłem. Nie widać na razie żadnych przeciwników. Tam na dole, z tego co pamiętam, krążą pełzacze. Dobra, powoli, po kolei. Wejdźmy sobie tutaj. Wow.
zapiszę. Szkielet. Bach. O, biegnie kolejny. Ja te ulumulu głupie mam. Zestanować by chciałem. Dobra. O kurde, szkielet zwiadowca. No zgubił mnie. Słaby zwiadowca, nie? Och ty. O, spalił się. Okej. Okay. Esencja uzdrawiająca. Esencja magicznej energii. I pierwsi nasi wrogowie polegli w tej chwili. O, jest ich tu dużo, dużo więcej. Okej. Na razie wszystko jak najbardziej pod kontrolą, nie? Nie mam many. Pyk. Tam jest chyba dwóch. Chyba był jeden jednak. Okej. I miksturka. Możemy powoli przechodzić dalej. Szkielet mak. Przepotężny szkielet mak. Co ty na to? Runa i zwój. Cóż to za runa, cóż to za zwój? Śmierć ożywieńcom to jest moja runa. No pewnie kula ognia, co? O! Przejdzie przez bramę? Przejdzie. Okej. Okay. Nie mam many. One też jakby chciały, to by przez te bramy przeszły, nie? Takie coś już widziałem. No i okej. O, i mamy poziom. Wait. Okej. To z zasięgu wzroku przeciwników wyeliminowałem w tej chwili, okej. Okay. Wrzucę światło. O! Od razu przyjemniej. I słychać tu pełzacze, nie? Łażą gdzieś pod nami. Przełącznik. Pyk. Teraz, tu jest chyba jakaś pułapka. O, no świetnie.
Chwila, chwila. Okej. Okay. Spalił się. Nie ma żadnej reguły. Jedni wrogowie się palą, drudzy nie. O tyle zabawne, że szkielet się spalił, ale to jest przecież magiczny ogień, nie? Napój i zwój znaleźliśmy. Tam był przełącznik, już do niego idę. Wyciąg uzdrawiający. A, tu też jest. Niech tak będzie. Tu jest zagadka demoniczna, tak? Napój, 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 pochodnia. Topór. No dobra, spróbujmy. Nie może. No to co, żadnego nie może? O. Raz. Dwa. I trzy. No nie mówcie, że trafiłem za pierwszym razem. Zupełnie na pałę to robiłem. Ale okej. Tu jest zamknięte, tak jak było wcześniej. No i tu też. A, czerwony, żółty, fioletowy, dobra. Mamy jasną informację. A, no to tak zrobiłem. Nie. Faktycznie nie. Czerwony. Chyba, że to się czyta od tyłu do przodu, jak po arabsku, nie? Czerwony, żółty. Op. I fioletowy. O, spoko. Otworzyło się. I na dole też. Super. Wracamy do głównego pomieszczenia tutaj. I co? Idziemy na dół, czy zostajemy na górze? Szkielet mag. Straszliwy. Bach. Jeszcze szkielet wojownik przepotężny, nie? Spoko. Skończyła mi się mana. Ale chciałbym jeszcze tam na dół wejść. O, idzie. Odwiesił się. Dobra.
Cofnę się. Światło. I zerkniemy sobie na dół. Tam będą pełzacze. No właśnie. Świątynny pełzacz. Łydka z pancerza. Ciemno. Okej. Kolejny sukces. Krwawe ostrze. Też dwuręczne. I nieco słabsze. To dla tych, co przegapili tamto, nie? O! Opiekun świątyni. O! O! Dobra, spalił się. Ale muszę ostrożniej trochę postępować z nimi. No trochę mnie pocisnął, nie? I to na dwa strzały. Okej. Opiekun świątyni. No moglibyśmy tutaj wyjść. Pewnie trzeba tak zrobić. Ała! Naprawdę mocny cios mają. Spalił się. Można zapisać. Czyli jeden raz wystarczy, tylko trzeba dać im czasu, żeby się spalili. Tylko żebym ja się tutaj nie pogubił zaraz. Szkielet wojownik, szkielet zwiadowca, szkielet. Upolujemy wojownika. Spoko. I ostatni. Kurde, co za biegacz. Ej, zabije mnie. Dobra. Rozbiegane te szkielety, nie? Wyleczmy się. No i spoko. Tajemnicza kapliczka. Jakaś kolejna zagadka. No. Tu jest zagadka demona chyba. Zaraz będzie okazja się przekonać. Napój. Są przełączniki. To co, może rzucę tutaj tobie na zielono to było, nie? Przyzwanie szkieletów, o. Dajmy bryłę lodu, wrzucę przywołanie szkieletów. O. Jest jakaś armia.
Mamy demona. Pomniejszy demon. Szkielet zwiadowca. Fajnie, że chcą mi pomóc te szkielety, doceniam to. No zobaczmy teraz. Słychać demona. Pomniejszy demon. Po nim. Czyli prawa strona najpierw, tak? Spróbujmy. Okej. O, jest mumia. Niewierny w domu pana? Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. Tak jest. Dobrze, te szkielety moje robią tu zamieszanie. Mamy poziom. Zostawił jakąś runę. Warak Kaszor, kolejny z pięciu szamanów, zakończy wkrótce swój przeklęty żywot. Okej. Tutaj trzeba jego pałkę wsadzić, tak? Chyba tak. Co on za runę nam zostawił? Piorun kulisty. Spoko. I to jest tyle, jeśli chodzi o ten korytarz, tak? Światełko. Wyciąg magicznej energii. Schodzimy na dół. Szukamy dalszych przygód. Nie było nas jeszcze tutaj, zdaje się. Tak, oczywiście. Okej, na razie pusto. Chociaż nie, to jest ten główny... Wróciliśmy się. To jest ten główny korytarz tutaj. Spoko. Dalej nie przejdziemy, nie? No, słabo nam rozświetliło. Myślałem, że coś zobaczymy. Ale nie, nic tu nie ma. Dalej też chyba nie pójdziemy, co? Jest pełzacz do zgarnięcia. Ale to się otwiera w jakiś inny sposób jeszcze. A wróćmy się tędy. Nie, tu też nic nie ma. Tak. Wow. Czyli teraz... No musielibyśmy jakoś się tutaj dostać, tak? Jest przełącznik.
Okej, okay, jest kolejna mumia. Przywołanie szkieletów. Zagadamy sobie z nim, co? Czy to jest... A to zwykły opiekun świątyni, okej. Okay. Mhm. W takim razie w porządku. Chrzęst. Też dwuręczny. Są dwa przełączniki. Jeden zabija pewnie. O, otworzyło się coś. Super. I spuściło nam schodki, fajnie. W takim razie co robi drugi? Chyba nic. I te schodki są tam i to jest nasza dalsza droga na ten moment, tak? Okej. Ooo. Och, Bezi. Akrobatyka, teraz bokiem mi wyjdzie, nie? O, było, było, było. Prawie było. Kurczę, blade. Dobra. Opiekun świątyni. O kurde, mana mi się skończyła. Nie zwróciłem uwagi. Będzie pojedynek szermierski. Chodź. Easy win. Jak tazy na turnieju. Okej. Kolejny opiekun. Ciekawe co tu jest za złoże. Zaraz zobaczymy. Nie dowiemy się. Widzę kolejnego opiekuna świątyni. Okej. Wydaje mi się, że muszę miecz wyciągnąć, żeby one się paliły. Taka jakaś zasada. To co, już tutaj wchodzimy? Możemy, ale to jest one way, nie? Z tego co widzę, dosyć stromo. Dlatego sobie zapiszę. Nie, nie spada. Stabilnie, stabilnie. Tam są pełzacze chyba. Gorboba. Okej. O. On też mnie będzie atakował? Uj, to jak? Daj mi...
O. Spróbuj tego. No dobra. Okej. Miecz nadzorcy. O. Taki se. Teraz tutaj. Zobaczmy. To pamiętałem, że na pewno tu trzeba z łuku strzelić. A z zewnątrz jakoś to ustrzelić? Okej, udało się. To nam nie otwiera. Otwiera. Coś tutaj się otwiera. Światło. Mam drugie drzwi. Tu też trzeba z łuku. No i pięknie. O, wow, wow. Okej. Otworzyliśmy sobie kolejne przejście, a co kryje się za nim, dowiemy się już w następnym odcinku. A tymczasem ja dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczyska.